Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, pamiętacie jak w zeszłym roku wszystkie beauty boxy były spóźnione i przychodziły 22 grudnia? No, to w tym roku zdecydowanie ta sytuacja się nie powtórzy, ponieważ dzisiaj, czyli w środę i w czwartek trafią do mnie 3 albo 4 pudełka. Wszystko zależy od tego, kiedy przyjdzie pudełko Look Fantastic. Więc jakoś, żeby każdemu pudełku poświęcić odrobinę czasu, postanowiłam dzisiaj opublikować dodatkowy, osobny film z zawartością pierwszego. Kto pierwszy, ten lepszy. Jest to pudełko robione przez Yebunny, nazywa się Fun Day Box i to była taka edycja specjalna, Santa Box. To się kupowało, żeby wam nie skłamać, chyba w październiku. Koszt tej przyjemności to był 59 zł i w tym już była wysyłka. I ja nigdy nie miałam pudełka Fun Day Box, więc to jest moje pierwsze. Kupiłam je sama, jeżeli kogoś to interesuje. I zobaczmy, co ono skrywa. Słuchajcie, mam jeszcze je w kartonie zewnętrznym. Także będziecie mieć tutaj 100% reakcję na żywo. Na dzień dobry mam Fun Day Box. Cześć Agata, ho ho ho. Mikołaj słyszał, że byłaś w tym roku bardzo grzeczna. Czas na nagrodę. No już, poczuj zimowy klimat i otocz się pięknymi upominkami. Fun Day Box. Sonda pudełeczko. Dajcie w ogóle znać, czy wy miałyście kiedyś te Fun Day Boxy. To jest ładnie w czerwoną bibułkę zapakowane. I otwieramy. Ja jeszcze za czym spojrzę dokładnie, to powiem wam, że ja się liczyłam, że w tym pudełku będą jakieś takie troszeczkę, mogą się zdarzyć takie infantylne gadżety i tak dalej, ale pomyślałam, że na Boże Narodzenie mi to zupełnie nie przeszkadza. I dobra, i zacznijmy od pierwszego przedmiotu. Bo to jest, wiecie, boks nie tylko kosmetyczny. Nie wiem, czy wiecie. Mówiłam o nim w tym zbiorczym takim filmiku o beauty boxach. I mamy Big Active Air Grey. Nigdy nie umiem tego wymówić. Air Grey. O. Płatki róży. Bardzo lubię właśnie tą herbatę. Nie każcie mi mówić drugi raz. Ale z płatkami róży takiej sypanej jeszcze nigdy nie piłam. Gdzie ona tu jest? Jest. Tutaj, słuchajcie, był miks. Można było albo dostać właśnie to i płatki róży, pigwa i pomarańcza, brzoskwinia i morela. I ta herbata sypana kosztuje 5 zł 9 groszy. Może w dalszej części standardowo filmu powiem wam, na ile jestem zadowolona z poszczególnych produktów. Naklejki z Mikołajem. Zaśmiałam się, bo zobaczyłam ich cenę. No bardzo ładne te naklejki, tylko te Mikołaje są takie trochę dziwne, ale no spoko, spodziewałam się naklejek, ale słuchajcie, one kosztują niby 19 zł. Co my tu dalej mamy? Dalej mamy świeczkę No Name. A co to jest to? Dalej mamy świeczkę, która wygląda w ten sposób, nie ma tutaj żadnych napisów. Gdzie one są? Świece. Świece Home Aroma o pięknych świątecznych zapachach. Aromat świecy wprowadzi cię w magiczny nastrój. Cena 4,99. Ta naklejka jest tak krzywo przyklejona, jeśli mam być szczera. Dobra, powąchajmy ją. Oj nie. Wiecie co, to pachnie dziwnie. Jakby skórką cytryny. Trochę jak krem do twarzy. Wiem, do kogo ta świeca powędruje chyba. Do mojego kolegi. Oj, nie bardzo. Tak, widziałam, że oni dosyć często dołączają właśnie coś takiego, konkretnie tej samej firmy, i to jest Day Up and Pears. Boże, to jest do jedzenia. A to są perły? I to jest taki, co to jest? To jest taki mus, banana, banan, jabłko, kokos, coś morskiego, ale nie wiem, co to jest. Choć nie wiem, czy to nie jest po prostu rokitnik. Tapioka, rodzynki i wanilia. Nie wiem, czy ja to zjem. No sugar. To jest taki, no wiecie, taka saszetka, kurczę, nie wiem, jak to się nazywa. 3,49. Zdrowa przekąska o nowym smaku. Otwórz i daj się zaskoczyć. Mmm, pycha. Okej. Okay. Aha, i mamy dwie te przekąski. Nie wiem dlaczego dwie mam, ale mam dwie. I one są różne, bo ta jest jeszcze z niebieskim makiem. Cóż to jest? 15%. Olejek do mycia twarzy. Moringa for you. Coś takiego.
I to kosztuje, słuchajcie, 49 zł. Nie. Przepraszam Was bardzo, ale jak ktoś otwiera okno naprzeciwko, to idzie taki rozbłysk po moim pokoju. Olejek myjący do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Genialnie zmywa makijaż, także ten wodoodporny. Jest wolny od sztucznych barwników i syntetycznych substancji zapachowych. Najlepszy produkt oczyszczający Glamour Glamis 2018. Cena 49 zł, ale jaka to jest marka? Czy ja to przeczytam? Creamy? I bez kitu. Tak, creamy. Mamy pół roku na zużycie i faktycznie to jest na bazie, tu są, słuchajcie, jest dosłownie kilka składników i to jest na bazie faktycznie oleju moringa. Okej. Co my tu dalej mamy? Mamy lizaka, laseczkę, który rozumiem, że już nie został wyszczególniony tutaj. Nie. Czyli po prostu gratis mamy lizaka, laseczkę. Mam taką opaskę, tylko mam z dzwoneczkami. Mamy opaskę z rogami. Koniecznie załóż opaskę na głowę. Zobacz o ile fanu da Ci to pudełko szczęścia. Jebany, cena 9,90. I takiego bała jak Polska cała, bo się nie mieszczę w kadrze, więc pozwólcie, że ją zdejmę. Dalej, mamy zaparzacz do herbaty, bardzo fajny pomysł, żeby był, jak mamy herbatę sypaną, żeby też był do niej zaparzacz, szczególnie, że moje zaparzacze wyglądają już tak, że wypadałoby je wyrzucić. I to jest znowu producent jebani i cena tego zaparzacza to jest 19 zł. Dzięki temu gadżetowi szybko zakochasz się w zimowych wieczorach, idealny duet do herbaty Big Active. No on jest taki zwykły, made in China, rzecz jasna. I dalej... To, co mamy, to mamy biżuterię. Już nie musisz się martwić o dodatki do świątecznej stylizacji. Biżuteria Lolita, bransoletka 19,90 zł, kolczyki 9,90 zł. I mamy dosyć ładne kolczyki. Ja jestem fanką nie tylko naturalnej, prawdziwej, wartościowej biżuterii, ale także sztucznej. I muszę przyznać, że te kolczyki bardzo mi się podobają. Lubię takie kolczyki. Nie, serio, wiecie, że ja... Noszę i taką biżuterię, i taką, więc... A te kolczyki są naprawdę, powiem Wam, ładne. Więc spoko. A jak wygląda bransoletka? A tak wygląda bransoletka. No i... Nie mam przekonania. Tu można sobie ją regulować, więc ona mi nie spadnie z ręki, ale nie mam przekonania, czy to wygląda jakoś w tą albo w tą stronę, jakoś tak super bajerowsko. Choć wiem, że takie rzeczy są modne, to mam pewne wątpliwości. I niby wartość tego pudełka to jest 150 zł, więc no niby spora, ale ona jest troszeczkę sztucznie zawyżona, ponieważ gadżety marki Jebani mają ceny zupełnie nierynkowe. Zupełnie nierynkowe. Dobra, słuchajcie, żeby było jasne. Ja zamawiając tego boksa, wcześniej robiłam research. Patrzyłam dokładnie, co było w poprzednich edycjach. Opowiadałam Wam właśnie w filmiku zbiorczym o tym boksie. I mówiłam, że raczej ten boks jest moim zdaniem dedykowany młodszej troszeczkę klienteli niż ja. Ale właśnie z racji tego, że wiedziałam, że będę miała sporo stricte boksów kosmetycznych, chciałam po prostu sobie zrobić taki prezent i liczyłam się z pewnego rodzaju takimi właśnie bardziej gadżecikami i w ten deseń. I wiem, że wiele z Was też wyszło z tego założenia i dlatego szalenie jestem ciekawa Waszej opinii na temat tego pudełka. Czekam na Wasze komentarze, a teraz Wam powiem, na ile jestem zadowolona. Więc tak, herbata jest dla mnie okej. Wcale mi nie przeszkadza, że to jest marka popularna. Już nie jest jakaś herbata, wiecie, pitu-pitu z tych stoisk z herbatami sypanymi. Jak najbardziej, ja bardzo lubię herbatę Elglam. Bardzo lubię tą herbatę. Bardzo dawno też jej nie piłam, więc zdecydowanie herbata jest na plus. Wypije się, nie zmarnuje się i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Powiem Wam tak. Nigdy czegoś takiego w życiu nie jadłam. Po pierwsze dlatego, że...
Ja mam taki dosyć specyficzny stosunek do konsystencji, dobra, będę szczera, glutowatych. I dlatego ta tapioka powoduje u mnie jakieś takie ciary. Choć piłam taki ten sok chia, nie, chia to co innego, tapioka to co innego. To jeszcze chia przełknęłam w soczku, natomiast tapioka, ten kokos, nie jestem przekonana, czy mi to po prostu po ludzku, będę z wami szczera, przejdzie przez gardło, no. Mojemu mężowi to na pewno przez gardło nie przejdzie, więc jest tylko jedna osoba, której może to przez gardło przejść i to jest mój przyjaciel. Stworzyć. Świeca. Nie. Po prostu nie. Nie. Ja naprawdę... Nie. Serio? Nie. Po prostu... Ładniejsze są świece, wiecie z jakiej marki? Tej dostępnej w Rossmanie, tej bio... coś tam. Biolus? Jakoś tak to się nazywa. I one są w podobnych cenach i one są ładniejsze. Albo takie świeczniki są w Rossmanie, takie szklaneczki. I też to jest tej samej firmy. I to tam w Rossmanie w detalu kosztuje chyba 8 zł. Czyli w hurcie pewnie kosztuje mało. Pewnie to w hurcie kosztowało mniej. Ale po pierwsze ta świeca jest po prostu po ludzku brzydka. Bo ta naklejka jest taka, no byle jaka. To jeszcze zapach tej świecy absolutnie nie pretenduje do jej zapalenia. Zobaczcie, nawet sam fakt, że tu nikt nie wypisał tych zapachów, chyba świadczy o tym, że one są trudne po prostu do zidentyfikowania. Nie, no to ma brzydki zapach. Brzydki. Jakiś taki dziwny. Nie. Nie podoba mi się w ogóle. Nie podoba mi się w ogóle ten produkt. Uważam, że można było tego rodzaju produkt po prostu dać dużo, dużo ładniejszy, dużo bardziej atrakcyjny wizualnie. To ja bym sobie wtedy postawiła tą świecę, ja bym jej nie paliła, ale ta ani ładna, ani ładnie pachnąca. Więc tak, naklejki za 19,90. Mówię, ja mam świadomość tego, że różne firmy mają swoje ceny i nie ma co się jakby z tym kłócić, ale no nie. No, no nie, ja tych naklejek nakupowałam się miliony, także w tym drogim sklepie Paper Concept, tak to się nazywa? Który jest w Warszawie i tam są naklejki w bardzo wysokich cenach na przykład, w dużo wyższych, bo oni to sobie przepakowują i sobie narzucają swoją marżę, przepraszam. Ale 19,90 za taki arkusz to jest... nie, no po prostu to jest nieporozumienie, to jest trochę żart moim zdaniem. I dodatkowo jakby te naklejki nie są, powiem wam, najładniejsze. Nie są też brzydkie, ale do, no do najładniejszych im zdecydowanie brakuje. Ten zaparzacz przyda mi się, tak jak wspomniałam, mój zaparzacz, moje dwa właściwie zaparzacze już wyglądają nie bardzo, szczególnie jeżeli był metalowy i nie polecam takich, lepsze są te plastikowe. Przecież tu jest nawet napisane, że to jest Made in China. Czyli to zostało wyprodukowane w Chinach, została dołączona do tego karteczka Yebani i to niby ma wartość 19, fajne w ogóle swoją drogą, co? I to ma niby wartość 19 zł? No nie trafia to do mnie, to sztucznie podbija wartość tego pudełka. Być może oni w ogóle to sprzedają w takiej cenie, ale na miłość boską, no, no nie. Natomiast sam zaparzacz w porządku, przyda mi się do herbaty i z niego jestem zadowolona. Olejek do mycia twarzy Moringa. To jest jedyny kosmetyk i pech polega na tym, że ja nie przepadam za olejkami do mycia twarzy. O Boże, znowu ktoś będzie mi pisał, że ja tylko smędzę, zrzędzę, jęczę i... No to pozdrawiam. No to smędzę, jęczę, zrzędzę i dramatyzuję, jakby świat się zawalił. Więc... ale nie, słuchajcie, inaczej. Sam produkt... okej, okay, jestem na tak, myślę, że produkt jest fajny, dobrze, że został tutaj umieszczony jakikolwiek kosmetyk, natomiast nie do końca mam przekonanie, czy on jest kosmetykiem akurat wpisującym się w mój, wiecie co, w moją pielęgnację, bo ja mam swój balsam do demakijażu, także sądzę, że ten olejek z bólem serca, nie wiem, chyba powędruje do kogoś, albo go sobie zostawię na zasadzie, na siłę trochę. No nie będę tego boksa zwracać, wiecie, bo nie będę po prostu odwalała dziadów. Choć może powinnam. No nie, nie, dobra, już go sobie zostawię, no. No, olejek, więc olejek spoko. No dobra, to może go spróbuję, no. Nie, wykorzystam go. Nie, zapłaciłam 59 zł, olejek u mnie zostaje, będę go używać. Ta opaska. Powiem wam tak, ja mam taką opaskę, z
dzwoneczkami. Kiedyś mi rodzice kupili na rozdawanie prezentów, jak sobie rozdajemy. I ona była z Rossmana i powiem Wam, że była dużo lepiej wykonana jak ta, bo z tej prześwitują takie druty, które wspierają te rogi. Takich opasek, jak pewnie wiecie, w tym momencie w Rossmanie, w Pepco, w Kikach, w sklepie, wszystko po złotówce, jest mnóstwo. I powiem Wam szczerze, że ta jest najbrzydsza, jaką widziałam. No serio. Bo ja mam też taką opaskę choineczki, mam sporo, mam taką opaskę z głowami Mikołaja, nie pytajcie. Ale naprawdę, tak brzydkiej jeszcze nie widziałam. Laska. Laska się przyda. Kolczyki mi się podobają. Kolczyki mi się podobają, uważam, że nie wyglądają tandetnie, choć oczywiście tandetne są, ale nie wyglądają tandetnie. Ja lubię taką sztuczną biżuterię, więc jak najbardziej, w ogóle mówię, będę w nich chodzić, bardzo mi się podobają. No i bransoletka. Nie wiem, może należałoby Lolita, może należałoby spróbować w niej chodzić. Ja co prawda mam swoją, jak pewnie wiecie, złotą bransoletkę, zawsze na ręku, ale może sobie ją zostawię, bo teraz takie modne są geometryczne kształty i takie bransoletki. Już skrzywa przez te rozginania. Więc no może sobie ją zostawię. No okej. Okay. No i powiem Wam tak. No kicha co? Znaczy czekam bardzo na Wasze opinie, ale dla mnie chyba trochę kicha. Chyba trochę wyrzuciłam kasę w błoto. Tak szczerze mówiąc. No nie tego się spodziewałam, jeśli mam być szczera. Patrząc na te poprzednie zawartości, naprawdę spodziewałam się czegoś lepszego. Dziewczyny, luknijcie sobie na te poprzednie zawartości, za czym mnie zjedziecie, że kupiła takie pudełko i narzeka. Naprawdę, wejdźcie sobie na ich stronę, tam jest wszystko elegancko napisane, tylko że ich normalne pudełka kosztują 79 bodajże złotych. To kosztowało 59, myślałam, że to jest takie promo, ale to nie było promo, to jest po prostu inna jakość. No i trochę... No powiem brzydko, no. No nie jestem zadowolona. No nie był to interes życia, ale jedno wiem na pewno. Z racji tego, że ten box wygląda tak, a tak, to na pewno się nie skuszę na inne pudełko Jebani, bo już miałam nawet przez moment takie zakusy. No to wiecie, standardowe, comiesięczne, bo jak oni odwalają taką manianę i te swoje gadżety oceniają na 19,90, wyceniają, przecież to są normalnie, to jest, wiecie co, to jest rozbój w biały dzień. Serio. Nie. Wkurzyłam się. Idę to montować, żebyście zobaczyli to jak najszybciej. Dzięki serdeczne za oglądanie tego filmu. Czekam na Wasze komentarze. Piszcie mi koniecznie. Czy Wy to kupiłyście? Czy jesteście zadowolone? Czy tego się spodziewałyście? W ogóle piszcie, żebym ja wiedziała, jakie macie zdanie. Całuję mocno. I dzisiaj jeszcze Was zapraszam na Vlogmas. Także dziewczyny... Trochę maraton Was dzisiaj ze mną czeka. Ale wpadnijcie, bo może coś tam fajnego znowu będzie do zdobycia? Nie wiem, tak mi coś Mikołaj wspominał.